Książki, magazyn do słuchania. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. To jest kolejne weekendowe spotkanie z książkami, magazynem do słuchania. I dzisiaj Państwa zabieramy daleko. Hen-hen-hen na północ, tam gdzie właściwie kończy się nasza część świata. Czyli na samą północ Grenlandii, na jej krańce. Państwa i moją gościnią jest, z czego zawsze bardzo się cieszę. Przybyła z Norwegii na jakiś czas do Polski, niedługi, więc korzystamy, że jest. Ilona Wiśniewska. Dzień dobry, cześć. Cześć. Twoja nowa książka nosi tytuł Migot z krańca Grenlandii. Jak ją traktujemy? Jako zamknięcie tej twojej cudzysłów białej serii, czy jeszcze nie? A, biała seria to się teraz nazywa. Nie wiem, na północy jest jeszcze dużo tematów, które was są warte opisania, więc ja tego jakoś nie, nie zamykam, nie otwieram. To po prostu się toczy i historie same się znajdują, więc myślę, że na pewno jest to moja ostatnia książka o Grenlandii. To jest pewne? Tak. A dlaczego tak mówisz? Dlatego, że w zamierzeniu miałam napisać jedną lud, która jest sprzed czterech lat, ale w lodzie otworzyła się, w lodzie, patrz, w ludzie mm -hmm. otworzyła się jednak taka historia, która mnie zaciągnęła na najdalszą północ Grenlandii, tam, gdzie mieszkają ludzie. To jest ta historia, że opowieści przychodzą same, tak? Do ciebie, same cię znajdują. No ja im też daję y, przestrzeń do tego, żeby, żeby przychodziły, ale na przykład ta historia, która jest punktem wyjścia do, do migotu, do, do tej wyprawy na daleką północ Grenlandii, no to jest właśnie y, jeden z bohaterów poprzedniej książki, który, y, który popełnił samobójstwo, albo moim, wydaje mi się, przyjacielem czy znajomym, y, i pochodził właśnie z tej najdalszej północy. I y, tam, jak, jak go znałam, on był. Y, Mieszkańcem domu dziecka. Jak się znaliśmy, to zawsze było wiadomo, że on tęskni bardzo za tą północą i że, że bardzo chciał tam wrócić. No, wybrał sobie taką formę powrotu, ale yy, no, ja pomyślałam, że będzie trzeba tam kiedyś pojechać i sprawdzić, czy, czy ktoś za nim tęskni i za czym on tęsknił. No, i udało mi się pojechać tam z takim moim przyjacielem, który jest tam już od lat i był moim przewodnikiem w, w tym świecie. Ale nie chciał być obecny w książce. Dlaczego? Dlatego, że on jest takim polarnikiem od lat. Je, jeździ na wszelkiego rodzaju wyprawy, ale nie szuka poklasku. To jest też bardzo rzadkie teraz. I, i robi to tylko dla siebie, sam sobie to finansuje. I, jest, i ma ogromny szacunek do tych ludzi. I chce się od nich uczyć tego ich życia, tego tradycyjnego łowiectwa. Więc dla niego wyjazdy na północ nie są sposobem czy środkiem do tego, żeby, żeby budować jaką, jakąś własną pozycję, tylko to jest jego drugi dom i dlatego pozostaje anonimowy. Używasz tutaj pseudonimu, czy też teraz to się tak mówi, Nika, który sobie. Nadał, czujemy nadal. Tak, ustaliliśmy. Ustaliliśmy, mhm. że on będzie kaduną, bo, bo to oddaje jego, jego naturę. Kaduna w tym północno-grenlandzkim dialekcie to oznacza właśnie obcego, czy człowieka z zewnątrz. On jest z zewnątrz, ale, ale też już jest swój na swój sposób. Zanim jeszcze wejdziemy do świata z Twojej nowej książki, to wyjaśnijmy tytuł, bo wokół tych Twoich książek z dalekiej północy. Można też stworzyć taką osobną grę, grę słowną. Białe to była pierwsza opowieść, dlatego że tamten świat nam się wydaje, no taki, właśnie całkowicie biały. Nie ma to sensu ukrywać, że poznaliśmy się z Iloną w tym studiu teraz, albo dwa lata temu, ale wcześniej czasami Iwona wysyła, albo pokazuje na swoich profilach społecznościowych zdjęcia z miejsca, w którym mieszka, albo z miejsc, które odwiedza i faktycznie one są całe białe przez dużą część roku. Potem było hen, czyli też nam się to kojarzy z czymś, co jest bardzo, bardzo odległe. Hen, hen, stąd. No potem był lud. Też gra słów, dlatego że z jednej strony lud przez uzwykłe pisane jako opowieść o ludziach z Grenlandii właśnie, ale też wiadomo, że Grenlandia, nad którą czasami się leci do Stanów Zjednoczonych, cała pokryta jest rodem i robi to niesamowite wrażenie. A teraz Migot. Panno Migotko, dlaczego? Ta książka się dzieje w, na początku nocy polarnej, która tam jest czteromiesięczna i, i bardzo zimna. Więc ja się głównie poruszałam po ciemnych przestrzeniach z czołówką na głowie, bo, mm -hmm. bo bardzo wiele, w wielu miejscach nie było żadnego innego oświetlenia. I samem... To były te twoje spacerowe obchody, tak, o których piszesz? Tak, to było już w tej drugiej wiosce, którą opisuję w książce. Ona nazywa się Siora Paluk i tam mieszkało 37 osób. I to jest taka, taka miejscowość, w której właśnie, no, wszyscy chodzą z czołówkami, łącznie z dziećmi, bo trzeba sobie oświetlać drogę i... E, ta, ten, ten migot to są właśnie przebłyski światła w tym ciemnym świecie. Są to zapalone światła w niektórych domach, bo w większości domów się nie palą światła, bo one już są wysiedlone. To, są, to jest migot lodu, w którym się odbija księżyc, światła. To są wszystkie te takie źródła światła, które docierają do ciebie wtedy, kiedy jest ciemno i, i kiedy zwracasz na to uwagę. Stąd taki tytuł. I one są piękne, te migoty na śniegu? Tak, był taki jeden migot, i e, on był na zamarzniętym morzu. E, my mieszkaliśmy w takim domu na plaży, już przykrytej śniegiem. E, I e, bardzo często było widać migotanie jakichś takich świateł w, w lodzie morskim, ale nie można było znaleźć zupełnie ich źródła. tego źródła, mhm. bo to nie były gwiazdy, ale było to coś, co ja, czemu ja się przyglądałam godzinami. I jeden z takich naj, naj, najpiękniejszych migotów. I co to było? Ktoś ci wyjaśnił? Nie nie trzeba wszystkiego wyjaśniać. Oczywiście, że nie, ale myślałem, że na przykład są jakieś e, zwierzątka żyjące w tej wodzie. Kiedy ona zamarza, to one wysyłają światło. No możemy tak to na przykład mm -hmm. zostawić, że to takie zwierzątka. Mm -hmm. No dobrze. Siła Paluk to jest nazwa jednej z tych wiosek. A jak się czyta nazwę tej drugiej większej osady? Kanak. A, po prostu Kana. Tak, tam jest, jest podwójna A. Wszystko. Kanak. Tak, no. Ale innych rzeczy mnie nie proś o czytanie, bo to, to już wtedy będzie problem. Chciałbym, żebyś zamiast czytać w języku, którym posługują się mieszkańcy krańca, północnego krańca Grenlandii, żebyś opowiedziała trochę ich historię. O, oni nazywani są Inukuitami. Mhm. Twardy czy miękkie G? To jest Inukui. Inukui. Tak Albo polarni Inuici, to też to ważne rozróżnienie, prawda? Bo często mówi się Eskimos, a powinno mówić się Inuita albo, albo Grenlandczyk. In, albo Grenlandczyk, albo Inuita. Tak. Skąd oni się wzięli? Czy to od zawsze był ich własny ląd? To są ludzie, którzy według wszelkich, wszelkich badań, oni przywędrowali. Wiele wieków temu z Alaski i tam zasiedlili tę północ, ale potem zlodowacenie północnej Grenlandii spowodowało, że oni byli odcięci, odcięci od, reszty, od reszty Grenlandii. Tam była garstka ludzi, i w XIX wieku, mniej więcej w połowie XIX wieku, odwiedzili ich krewni z Kanady. Oni jechali tam dwa lata. Ta podróż trwała, bo, bo jeden z ich e, takich duchowych przywódców, który się nazywał Ked Dachła, on, e, on zobaczył w jakiejś swojej wizji. Zobaczył, że gdzieś na północy są ludzie i że trzeba do nich, do nich się udać. No i oni się właśnie udali taką grupą kilkudziesięciorga mieszkańców, właśnie Kanady. Ale jechali czym? Psimi, psimi zaprzęga. zaprzęgami, tak. Y -hmm. Tam się zawsze jeździło, psimi zaprzęgami. I Czyli i... po skutym y, lodem oceanie. Tak, bo tak jak spojrzymy na mapę, no to między, między Grenlandią a Kanadą jest bardzo blisko. Zwłaszcza jeżeli jest to jeszcze skuta lodem, to, to była dobra trasa. No i oni rzeczywiście spotkali tych swoich krajów. Krewnych grenlandzkich i nauczyli ich wielu sz, jakiś elementów sztuki łowieckiej, którą tamci już za, zatracili. Więc jakby przedłużyli ich, ich istnienie i, i się z nimi zmieszali, powstały z tego rodziny itd. i tak dalej. I do dzisiaj ta historia jest bardzo często opowiadana. Jedna z bohaterek książki jest właśnie bezpośrednią potomkinią jednej z tych, z tych osób. I to jest taka żywa historia. To jest też miejsce, w którym język istnieje głównie w mowie. On nie, nie jest zapisywany, a jak już jest zapisywany, to jest wiele sposobów zapisywania tego. Więc te historie opowiadane ustnie są jakby bardzo żywe, bo, bo są przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i ci ludzie. Y Żyli, o, ja opisuję dwie miejscowości, ale tamtych miejscowości zamieszkanych jest jeszcze, są jeszcze dwie, ale ja nie mogłam się do nich dostać, bo to jednak są albo helikoptery, albo, albo nic, łodzie, a morze jest zamarznięte przez 9 miesięcy. Więc te, te dwie miejscowości, które mnie szczególnie interesowały, jedna to jest Kanak, i to jest takie miasto, które powstało w 1953 roku na, na takim terenie, gdzie, gdzie wcześniej nic nie było, gdzie myśliwi się tylko zatrzymywali, bo zostali tam po II wojnie światowej przesiedleni ze swojej miejscowości. W której to miejscowości Amerykanie zbudowali swoją bazę przeciwlotniczą, TULE, która działa do dziś. Zbudowali tam po prostu wielkie miasto. Ponieważ Grenlandia jest miejscem strategicznym na geopolitycznej mapie świata, wiadomo, że dla Amerykanów w czasie zimnej wojny, która wtedy się rozpędzała, kontrola nad Grenlandią była kluczowa, bo w ten sposób. No можно было... szybciej zaatakować Związek Radziecki albo jego satelitów. Oczywiście, więc, więc tutaj nikt nie pytał tych polarnych Inuitów o to, czy chcą się przeprowadzić, czy nie. Po prostu takie zarządzenie się pojawiło. No i to... To, to musimy chyba jeszcze powiedzieć, że to zostało podjęta ta decyzja w porozumieniu z Duńczykami, którzy, do których Grenlandia należy oficjalnie. Oczywiście, tak. To było, było podejmowane właśnie na tych szczeblach, na, na które nikt, nikt z Inuitów się nigdy nie, nie wspiął, więc... więc było, było, było to porozumienie duńsko-amerykańskie, żeby właśnie Amerykanie tam zbudowali sobie to miasto. No i tych ludzi przesiedlono. Inuici tradycyjnie zakładali osady nie tam, gdzie. No, gdzie im się podobało, tylko dla, tam, gdzie były dobre tereny łowieckie, więc ich przesiedlono do terenu, który nie był najlepszym e, miejscem. E, kiedy opowiadali mi ci starzy mieszkańcy, jak to było, bo na takich trafiłam e, szczęśliwie, no to opowiadali, że e, kiedy tam już dotarli do tego miejsca, do tego kanak, to tam wcale nie czekały na nich żadne domy, tylko mieszkali przez ileś miesięcy w namiotach, tam ileś osób zmarło. To są takie małe społeczności, więc jak jedna osoba umiera, to jest to tragedia dla dla całej społeczności. Tak samo to co, to, co często było podkreślane w tych rozmowach, to to, że tam w tej poprzedniej osadzie oni zostawili swoich zmarłych, a jednak dla nich kontakt z taki. Częsty ze swoimi zmarłymi jest kluczowy w ogóle dla funkcjonowania tych społeczności i że oni musieli zostawić tych zmarłych i że to była jedna z takich najgorszych y, rzeczy, która ich spotkała. No i to miasto rzeczywiście, ono zostało zbudowane później. Inuici no, dostali tam drewniane domy. One, jeszcze te pierwsze domy z lat 50. jeszcze stoją. To są takie, no, takie liche, chatynki, ale no, na, jak na tamte czasy, to, to pewnie były dobre. I, I to jest miasto właśnie, które, którym teraz mieszka około 600 ludzi. Duża osada, zwłaszcza w porównaniu z siłapaluk, gdzie jest 30 kilka osób. Ja tylko powiem, że ponieważ Państwo nas słuchają w internecie, to będąc z nami w czasie tej rozmowy można sobie po prostu wygooglować, jak wygląda kanak. Podam teraz pisownie, żeby Państwu łatwiej było to do wyszukiwarki wrzucić. Duże Q, 2 razy A, N, dwa razy A, małe Q. I mogą sobie w lustrze pań... można sobie też te nazwy odczytać, ona brzmi tak samo. Tak, i mogą sobie Państwo też ją wrzucić w Google Maps, mm -hmm. bo tam przyjechał ten samochód Google. i on zmapował całe, całe kanak. Ja mm -hmm. się po nim poruszałam dosyć swobodnie, zanim tam pojechałam. Od razu powiem też, że to, jak miasto wygląda i drugie miejsce, które odwiedziła Ilona, czyli wieś także widać na zdjęciach, które są na pewno do znalezienia w papierowym wydaniu książki no i faktycznie takie drewniane donki, chatynki na balach, żeby to od ziemi y, za bardzo nie ciągnęło, y, a na horyzoncie wielkie górskie pasma. Tak i jeszcze wyżej czego nie widać na tych zdjęciach, jeszcze jest lądolód, który to wszystko przykrywa. Pojechałaś tam jak sama wspominałaś, żeby podążyć śladami swojego bohatera, który Popełnił samobójstwo. Był na zdjęciu na okładce ludu. Wykonywał tam salto. No ale odebrał sobie życie. Po go czytamy Gerd, Herd, czy. Herd? Gerd. Gerd. Mhm. Jedziesz tam, bo, bo chcesz zobaczyć miejsce, za którym tęsknił i zrozumieć istotę tej tęsknoty. I ja spotkać wiem. ludzi, którzy byli mu bliscy, na przykład e, jego matkę. Ale przerwałem ci, proszę. Nie, bo to jest ciężko tę moją motywację jakoś. E, Jakoś tak, już w jednym zdaniu, zawrzeć. Bo z jednej strony oczywiście, że dla mnie to też było pierwsz, pierwsze doświadczenie samobójstwa w, w moim życiu. Takiego, że, że ktoś z moich znajomych odbiera sobie życie jeszcze w jakiś taki dramatyczny sposób. A, a z drugiej właśnie wiedziałam, że ten mój znajomy, który już teraz jest przyjacielem, który tam jeździ, on mi zawsze opowiadał o tej północy i zawsze opowiadał, jacy ci ludzie są wspaniali, jak oni mają, jaką oni mają wspaniałą kulturę. Więc tu się wszystko tak z zebrało. Z jednej strony to. Moje niedomknięcie tej przyjaźni, no bo, bo ani się z nim nie pożegnałam, ani nie byłam na jego pogrzebie. To było właśnie istotne, żeby, żeby, żeby tam pojechać, żeby to zamknąć. A, a z drugiej strony, może właśnie jakiś taki hołd oddać temu chłopakowi właśnie opisując to, to miejsce, z którego pochodził. Żeby był zapamiętany, tak? Tak, ja mam nadzieję, że on już i tak jest zapamiętany dzięki ludowi, ale to, to spotkanie z jego matką właśnie było też takie, takie bardzo wzruszające dla mnie, bo nie, nie spodziewałam się, że nie, nie byliśmy umówione bo po prostu. Nagle na siebie wpadłyśmy i ona mi dziękowała właśnie za to, że ten, ten lud, mimo tego, że ona nie może tej książki przeczytać, ale ją widziała w, w domu dziecka. To, to właśnie chciała bardzo, znaczy tak cieszyła się, że, że ten chłopak gdzieś, gdzieś, gdzieś istnieje, że ktoś o nim pamięta. Ale też opisujesz taką scenę, że jesteś u nich w domku i jego brat krząta się po kuchni, coś przygotowuje i właściwie z profilu bardzo Greta przypomina, więc miałaś takie wrażenie, że ta opowieść o tym, że on odszedł, to jest jakiś żart, że tak naprawdę po prostu wrócił do domu. Mhm. Tak, miałam takie wrażenie, za każdym razem, jak widziałam tego brata, jeszcze później w tym mieście też, też yy, wydawało mi się, że, że, że to jest właśnie Gert. Powiedz, Ilona, jak wygląda taka codzienność? W Kanaku, czy w tym drugim miejscu, co ciągle muszę sobie przypominać, jak się je poprawnie wyraża. Wypowiada. To drugie miejsce? Siora Paluk. Jak tam wygląda codzienność? Może mhm. zacznijmy od miasta, bo też powiem, że migot jest podzielony na dwie części. Pierwsza to jest właśnie historia przywieziona z Kanak. To są rozdziały, które opowiadają konkretne historie wiadomo, że jest tam jakaś konstrukcja. Druga to po prostu są Twoje zapiski, Twoje opowieści. Też myślę, dlatego że jest to tak małe miejsce, że właściwie bardziej skupiłaś się na tym, żeby opisać to, co widziałaś, niż. Ale po kolei. Codzienność w Kanaku, to jest jak? Tak, codzienność w Kanak to, to też zależy, kto jaki wykonuje zawód. Ale ta najbardziej tradycyjna codzienność to jest tradycyjność łowców. Tych łowców jest tam około 60 i oni wychodzą rano z domów. Ja tam byłam jesienią, więc wiesz, też o, zależnie od pory roku ta codzienność będzie wyglądała, wyglądała trochę inaczej. Ja tam zaczęłam być na końcu września, więc te poranki wyglądały tak, że ludzie dopiero na morzu, więc była taka cieniutka warstwa, którą można było rozjeżdżać łodziami, więc jak się schodziło do przystani, to tam już się szykowali e, łowcy, którzy wypływali łodziami. Ci, którzy mieli większe łodzie, mocniejsze, wykuwali ten lód dla tych e, dla tych mniejszych łódek. Te łódki bardzo liche, takie zupełnie jak, tak się, tak się właśnie zastanawiałam, że, że gdyby ktoś, kto rzeczywiście na morzu wiele czasu spędza, jak Norwek na przykład, jakby zobaczył te łódki, to by nimi nigdy w lód nie nie wypływał, no, ale ja spojrzałem na okładkę migotu i pomyślałem sobie, a co tam robi taki kuter rybacki zwykły z Polski. Taki nie jest zbyt z polski, ale to jest z to jest siora Paluk, mm -hmm. plaża, i to jest kuter, który kiedyś tam pływał, bo tam kiedyś było więcej ludzi i mogli go zepchnąć na na No tak, rzek. ale to się kojarzy z Bałtykiem, wiesz, ta łódź. Nie mówię o tym tak. no, Ale piesek się chociaż nie kojarzy. Nie, nie, ale ja mówię o, o tym, że właściwie, kiedy mówisz o tej konstrukcji łodzi i o takim jakimś przepychu i o, o, o bardzo takiej prostej konstrukcji, to ja myślę, że no, gdyby go pomalować na żółto i, i postawić gdzieś na polski. W mhm. Na przykład, prawda, mhm. że... że nie są to lodołamacze, do tego zmierza. Nie, ale te, te łódki, które w kanach były, to były dwa razy mniejsze od tego mm -hmm. kutra. Więc oni nimi wypływają i polują na foki, bo na foki nie mają wprowadzonych limitów. Fok mogą zabić tyle, ile chcą, bo na resztę zwierząt są, są limity. No i ja byłam na takim jednym polowaniu na foki. Na jedno mi starczyło jakby energii i mocy, ale to jest ileś godzin spędzonych na morzu, przy różnej pogodzie. To jest, to jest ciężka, fizyczna praca, też kosztowna, no bo trzeba zapłacić za, za paliwo i, i tak dalej. No i te polowania trwają godzinami. Potem po, po mniej więcej 8 ośmiu godzinach ci łowcy wracają na, na brzeg i tam na tym brzegu już czekają mieszkańcy kobiety z dziećmi w wózkach, które mogą kupić od nich fragment takiej foki czy morsa, zależy co upolują, bo, bo oni tam ćwiartują te zwierzęta na, na plaży i, no i zabierają dla siebie, dla psów albo sprzedają, jeżeli ktoś chce. Więc to jest, takie, to jest takie poruszenie całej miejscowości właśnie w takich godzinach około wieczornych, bo wtedy właśnie wracają te, wracają łowcy i, no i wszyscy się, wszyscy patrzą, co tam zostało upolowane. No i teraz oczywiście jest takie pytanie człowieka, któremu się wydaje, że wie więcej i lepiej z Europy Środkowej. Jak to jest w ogóle możliwe, że oni na te foki polują? Przecież to jest agresja Zabijanie zwierząt, wszystko to przeciwko czemu wielu spośród nas protestuje. I być może nawet z takim rodzajem refleksji ty tam jechałaś, ale Nie, ja nie miałam już takiej refleksji. Dlatego, że ja już za długo mieszkam na północy, żeby taką refleksję mieć. To już bym straciła trochę czasu, gdybym musiała znowu się przekonywać do tego, żeby nie mierzyć swoją miarą. No. Y y ja wiesz co, no, była... żeby też nie oceniać w ogóle. No, w ogóle tego nie można oceniać, bo, bo ja yy, wiesz, bycie na polowaniu i obserwowanie, jak się jest, jak się strzela do fok, czy jak się dobija fokę, która jeszcze, yy, jeszcze oddycha, nie jest to miły obrazek, ale jakkolwiek ja jestem z foką. Chyba jako właśnie Europejka z tej części świata jestem z foką bardzo mało związana emocjonalnie. Mnie to polowanie bardzo y, poruszyło i, i miałam taką butelkę małą wódki, i, i wypiłam ją duszkiem po tym polowaniu i poszłam spać, obrażona na cały świat, ale to nikogo nie interesuje. Tyle, że y, gdybym ja miała spędzić tyle godzin, ile spędziłam na polowaniu, na przykład w rzeźni w Polsce, to ja bym tego nie przeżyła emocjonalnie. Mm -hmm. Więc wiesz, ta foka jest też jakimś takim. Jest też takim odległym zwierzęciem w pewien sposób, tak. To mi się ciągle przypominają wiersze Małgorzaty Lebry, która żyła przecież przez, wychowywała się we wsi mhm. w Beskidzie, w bezpośredniej bliskości. Tak. E, rzeźni i no, cały cykl swoich wierszy poświęciła temu, jak się dorasta w bezpośrednim sąsiedztwie. Krzyku, płaczu mm -hmm. zwierząt, krwi, która się sączy kanałami i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Tak, i to, tutaj ta krew też się sączy, ale jak tam jesteś i masz czas, to, to rozumiesz też, dlaczego to się dzieje i że tutaj nic nie jest marnowane. Że ta za, za, zabita foka, ona ma umrzeć jak najszybciej i potem jej mięsem jest, są karmione psy. I są też też ludzie jedzą. To, oni jedzą to samo, tylko czasami ludzie sobie ugotują tę fokę, a czasami nie, czasami jedzą po prostu na surowo. Więc tutaj też ten, ta skala jest zupełnie inna tych, te, tego zabijania zwierząt. Tam się nic nie marnuje, tam się ten tłuszcz foki nawet się też karmi nim psy, chociaż psy też tak nie, nie do końca to trawią, wszystko znika, nie ma nadmiaru i, i, i to. Jakkolwiek jest to przykre doświadczenie, to, to jest to doświadczenie, które cię bardzo wiele uczy. Mhm. Czego przede wszystkim? No, właśnie tego, że to nie wynika z okrucieństwa, tylko z praktycznego podejścia do życia i że system jest tak skonstruowany, że y, nie stać tych y, łowców na to, żeby kupować psom jedzenie w sklepie na przykład. Paczka. To jedzenie też jest dostarczane do tego sklepu. na polski 215 zł jedna paczka, tak. tak piszesz. a to jedzenie też jest dostarczane do, do Kanak i do Sierra Paluk dwa razy w roku, takim dużym statkiem. Wtedy, kiedy nie ma lodu na morzu. Więc tutaj jedzenie własnoręcznie upolowanego mięsa jest jedzeniem też świeżym, bo tam nic świeżego innego nie ma. No właśnie, bo to jest w ogóle taka sytuacja, w której my mamy taką pokusę, sam się na niej łapie i ty też mówiłaś o tym, że na początku zanim tam oswoiłaś się z klimatami północy miałaś przecież tam właściwie to są ludzie, którzy żeby przeżyć muszą robić to, czego my nie chcemy. Oni tam nie mają ogródków, w których mogą uprawiać warzywa. Nie mają tam 24 godzinnych sklepów, w których mogą kupić mnóstwo produktów, dlatego jak mówiłaś Chociażby z tego powodu, dlatego że tam helikopter przylatuje bardzo rzadko, nie ma dostaw codziennych jedzenia po więc trzeba dbać właściwie o siebie. Ci ludzie są pozostawieni samym sobie. I jedynym sposobem, na przykład, na znalezienie mięsa dla człowieka, dla psa, który biega w, za, w psim zaprzęgu, e, itp., itd., jest łowiectwo. Tak, i te miejscowości na północy Grenlandii właśnie wykańcza system, który nie pozwala łowcom łowić tyle, ile oni by chcieli, bo oni, oni mają tylko nielimitowany połów fok. A wszystkie inne zwierzęta, które są bardzo potrzebne, jak na przykład morsy, bo morsy mają bardzo dobre mięso dla psów, no to one są, one są limitowane. Więc tutaj tych łowców jest coraz mniej. Ty, tym samym świeżego jedzenia jest mniej. W kanak jest supermarket, w którym możesz kupić sobie kurczaka z Danii, zapakowanego w folię. Ale to też nie o to chodzi. Zrobi jest? To też... Drogi jest? Nie wiem, bo ja nie wiem mięsa, także okay, no, nie sprawdzałam. Chodzi mi o to, że pewnie mhm. jest drogi w tym sensie, że trzeba go przywieźć, do tego sklepu dostarczyć, śmigłowiec, helikopter leci, więc to jest cena paliwa itp. Itd. Więc nie dość, że ci ludzie niewiele zarabiają, żyją w bardzo nieprzyjaznych warunkach, to jeszcze za ewentualne, cudzysłów znowu, luksusy musieliby płacić ceny. No pieniędzmi, których nie mają. No tak, niektórzy tam zarabiają, bo tak jak mówiłam ci o tym dniu, jak, on te, jak wygląda, no to z jednej strony właśnie u łowców dzień będzie wyglądał tak, że potem mm -hmm. kończą go na plaży, ale też są osoby, które znajdują tam jakieś zatrudnienie, czy w domu spokojnej starości, czy w szpitalu, ta, w takich instytucjach, które po prostu są w, tym, są w tym mieście. No i tacy ludzie już praktycznie w ogóle nie mają dostępu do, do tego świeżego mięsa. Yy, a tam się to mięso po prostu je tradycyjnie i, yy, i oni... Wie, wielu z moich bohaterów czy rozmówców właśnie mówiło, że, że oni muszą jeść cały czas to przetwarzane jedzenie, które jest w sklepie, bo nie mają dostępu do żadnego innego. Mówiłaś o tym, że musiałaś strzelić sobie w wódki po takim polowaniu. W książce są zdjęcia i też widać, chociaż one nie są bardzo drastyczne. Jak takie to drastyczne polowanie. będę na spotkaniach autorskich pokazywać. A dużo masz takich drastycznych? Sporo. E, no widać po prostu, jak to wygląda, że to jest e, nieprzyjemny widok, ale chyba konieczny po prostu. Tam. On jest nieprzyjemny tylko dlatego, że widzisz czerwone plamy na śniegu. Ale tak jak mówię, gdybyśmy się no, wybrali. Albo widzisz taki pyszczek foki, z którego skapuje krew. A widziałeś pyszczek krowy kiedyś? Oczywiście, że tak. No właśnie. Tak, Więc tutaj tak, tak. to jest. To... Tutaj nie, nie, ma, nie ma różnicy. My tylko po prostu tam to widzimy, to jest wszystko to się wszystko odbywa na, pod naszymi jakby nogami, bo tam stoimy mhm. na tej plaży. I oczywiście, że ja na przykład mieszkając przez pięć lat na Spitzbergenie uwielbiałam morsy. I dla mnie mors to jest zwierzę pod, pod ochroną, które, do którego się gdzieś tam podchodzi bardzo ostrożnie, żeby go nie wystraszyć, a potem nagle widzę takiego morsa na plaży oprawianego, który, z którego żołądka się wylewają. Jakieś zielone wnę wnętrzności, i, i właśnie mieszkańcy radzą, co to jest. I się śmieją, I dzieciaki biegają z, jakąś tym, z jakimś fragmentem Czasem głowy. nawet jedzą, bo sfermentowane krewetki z brzucha masa są bardzo dobre. Podobno. Tak mówią. Tak. Mhm. Dobrze. To teraz jeszcze kwestia bardzo istotna, myślę. Właściwie kilka jest tu istotnych kwestii. To znaczy Grenlandia, mieszkańcy północy Grenlandii, a Dania. Oni są jednocześnie częścią Danii, ale mają też rodzaj autonomii, który im pozwala decydować o sobie, ale wiadomo, że decyzje na temat przyszłości takich miast i wiosek nie zapadają tam, tylko w ośrodkach centralnych. Ale też państwo może to jest gra pozołów, a może nie stara się o obywateli nawet na północnym krańcu Grenlandii dbać. I ty piszesz o tym, że oczywiście przybywają tam nauczyciele, ale przybywają tam też osoby, które zajmują się dbaniem o zdrowie psychiczne. I to jest bardzo trudny temat. Pojawia się człowiek, który na jakiś czas przybywa do Kanak po to, żeby rozmawiać o molestowaniu, o przemocy rodzinnej, a oni mu wypisują na informacjach rozwieszanych na słupach, że przyjmuje fuck you, nie chcą go tutaj. I właściwie to jest obustronna pułapka, dlatego że w takim miasteczku czy w takiej wiosce, gdzie wszyscy nawzajem się znają, o pewnych tematach lepiej nie rozmawiać, nawet jeżeli ludzie cierpią. Tak, to jest historia właśnie duńskiego psychoterapeuty, który przyjeżdża do, do Kanak na, na takie sesje terapeutyczne, właśnie dla, do ludzi molestowanych, do dorosłych molestowanych w dzieciństwie. No i on rzeczywiście nie spotyka się z jakimś takim ciepłym przyjęciem, bo też reprezentuje w pewien sposób system, który jest z południa, prawda? On nie, nie, nie przystaje tutaj, a tu nawet nie wiadomo, co miałoby przystawać, bo. Bo, bo tak jak i ty powiedziałeś... Co A też tu... trzeba o tym, przepraszam, przypomnieć, uh -huh. bo pisałeś o tym w poprzednich książkach, że przecież część dzieci, część mieszkańców Grenlandii, no kilka dekad temu, była wywożona do Danii, poddawano ich procesowi danizacji, czyli właściwie... Myślało sobie państwo duńskie, że my teraz zrobimy z nich takich bardziej cywilizowanych, wyedukowanych obywateli, obywatelki, i oni będą nam wdzięczni, i wreszcie poczują, że dostali od lepszego świata szansę. Tymczasem guzik, prawda, to była tylko gechenna, i właściwie oderwanie od korzeni i zburzenie kontaktu z cywilizacją, która jest im najbliższa. To znaczy, te, to, to wywożenie do Danii, to też nie, nie było tylko gehenną. Tam wiesz, wie, wie, wiele osób, czy wie, wie, wiele grup y, znalazło tam szczęście i mieszka i się mhm. zasymilowało z Duńczykami. Ale I, to nie było tak oczywiste od samego nie początku. Nie było, oczywiście. I tutaj też y, y, północ Grenlandii ma, y, ma, ma właśnie tak, jak się mówi o tym, ja nie, nie znam się na, na wiesz, Problemach społecznych całej wyspy, ale, ale mówi się, że tam jest właśnie najwięcej problemów społecznych, takich e, przez to oddalenie, właśnie też przez to, że to są trochę inni Grenlandczycy niż ci na południu e, i że właśnie to przesiedlenie chociażby bardzo negatywnie wpłynęło na ich sposób życia. Tam, e, tam jest, no je, można, można tak o tym nie mówić, ale taki, takie tam problemy po prostu istnieją właśnie w małej społeczności, w której wszyscy się znają, w której nawet pomocnicy, e, Pracownicy społeczni są też, na przykład, członkami rodziny osoby, która jest molestowana, czy która doświadcza jakiejś przemocy, więc też ciężko jest się o tę pomoc zwracać. Nie ma systemowej pomocy na miejscu, nie ma psychologa, który jest tam cały czas, który jest z zewnątrz, policjant jest z zewnątrz. To jest, to jest ważne, że on właśnie wtedy ma jakiś, jakiś autorytet. Ale to, co opowiada ten, ten duński psychoterapeuta. To ciekawe, bo niektórzy z z zewnątrz, jak policjant mają autorytet, a niektórzy jak psychoterapeuta z zewnątrz nie mają tego autorytetu, albo ja nie są tam widziani. Ja myślę, że ten psychoterapeuta, on w jakiś sposób ten autorytet zdobył już później, bo kiedy ja z nim rozmawiałam, to był dopiero jego pierwszy przyjazd, więc być może teraz, jak już tam jeździ, jest już, jest już bardzo mile widziany, a wtedy rzeczywiście nikt nie chciał się zapisywać na te jego sesje i, i też się błąkał trochę tak jak ja, więc, więc tam jest, tam jest dużo takich, Problemów, ale też jest, jest jakaś grupa osób, która, która chciałaby, żeby to się jakoś zmieniło, żeby, żeby też żeby nie myśleć o, tych, o tej północy tylko w takich czarnych barwach. A udało ci się w ogóle zgłębić temat albo o tym porozmawiać? Spytać, albo wyczuć, na ile problemem dla takiej małej społeczności może być mieszanie się krwi krewnych, bo to przecież też jest bardzo interesujące. I z drugiej strony ważne pytanie, to znaczy co się dzieje ze zdrowiem psychicznym i fizycznym człowieka, kiedy dzieci rodzą się ze związków osób bardzo blisko ze sobą spokrewnionych, a to jest przypadek obu tych miejsc. Pewnie tak. Tutaj nie, nie prowadziłam rozmów na ten uh -huh. temat, więc nie, nie mam jakiejś historii takiej konkretnej, ale mam taką historię trochę inną, która, która pokazuje, jak bardzo są tam mile widziane osoby z zewnątrz jednak. Bo jak, jak mieszkaliśmy z Kaduną w Syora no to my jest, byliśmy oboje dorosłymi, każdy z nas ma partnera, a mieszkaliśmy tam. Razem w jednym, w jednym małym domu. I rzeczywiście, w pewnym momencie, jedna z takich, jakby naczelnych kobiet tej, tej wsi przyszła do nas i zapytała, czy nie moglibyśmy tam zostać, bo to już wszystko jedno, że my mamy tych mężów, żony w, w Polsce, znaczy ja mam w Norwegii, a on ma w Polsce, bo potrzeba by było tutaj świeżej krwi. Potrzeba by było mhm. świeżej krwi i my się nadajemy, bo się w jakiej, jakimś tam stopniu sprawdziliśmy. Więc dla nas był to ogromny zaszczyt. Nie skorzystaliśmy, ale, ale już samo to, że, że, że ktoś pomyślał o tym, że, że, że on to jeszcze rozumiem, bo on i włada tym językiem i, i, i umie zapolować na foka, ale że ja się gdzieś tam też wpisywałam w, te, w tę potrzebę w tę potrzebę jakby mieszania się z innymi. Ale rzeczywiście, tam, na przykład jest tam taki jeden z bohaterów w Sierra który się nazywa Ilanguak. On uczy Kadunę języka. Mhm. I on ma żonę z takiej jeszcze innej miejscowości. Był bardzo dumny, że to jest żona właśnie z innej, z innej części tej północy. Więc takie osoby były też bardzo, bardzo mile widziane. I tutaj możemy śmiało przejść do opowieści z czasów dawnych. Nie wiedziałem tego. Dowiedziałem się z Migotu każdego dnia dowiedz się jednej nowej rzeczy. To jest moja zasada. Więc e, na przykład przy okazji lektury tu dowiedziałem się tego, że oto zdobywca bieguna północnego podróżował i wbijał e, chorągiewkę, flagę w towarzystwie e, czarnego obywatela Stanów Zjednoczonych. Mhm. I oni potem wspólnie, a propos świeżej krwi, to znaczy każdy z nich osobno, ale obaj spłodzili dzieci, które zostały w tej społeczności tam na północy Grenlandii i też do dzisiaj można odnaleźć e, potomków. To jest niesamowita historia, związana z odkryciami geograficznymi, właśnie mieszaniem się krwi, kultur i tak dalej. E, no i super, że ci się udało to opisać. Tak, bo to jest też bardzo ciekawa historia tego, jak się przyjeżdża do Kanak, czy w, tak, to w Kanak są głównie ludzie, którzy mają na nazwisko Piri. Albo Henson. I tak hmm. zastanawiasz się, jaka tutaj jest relacja rodzinna. I potem, e, potem okazuje się, że, że rozmawiasz z pra, pra wnukiem e, tegoż właśnie zdobywcy, lub niezdobywcy. To już jest inna historia. No, ostatecznie Ale... chyba na jego korzyść. E podjęto decyzję, jakby mhm. zdecydowano, że to on był tym pierwszym. Bo tam się sądzili z drugim panem, Tak, planem, tak, prawda? sądzili się. No ale jest zapisany w historii jako ten, jako ten pierwszy, więc jest to w pewien sposób e, e, duma, ale też jeden z bohaterów, z którym właśnie rozmawiam, który nazywa się jak Piri, e, no to on pierwszy, co, co powiedział, to właśnie, że on jest wdzięczny temu swojemu przodkowi tylko za to, że Tutaj akurat spłodził dziecko i że on może mieszkać w tym miejscu na świecie, więc była to taka dyplomatyczna odpowiedź, bo, bo rzeczywiście Piri był obecny tam przez wiele lat, zanim zdobył biegun, a potem już, już się już zawrócił z tego kierunku, jak już osiągnął swój cel, zostawiwszy właśnie syna, który, który też się rozmnożył i, i stąd to nazwisko. A historia drugiego, czyli tego czarnego zdobywcy? Tak, Matthew Hanson też był no, był towarzyszem Piriego i niektóre źródła podają, że on był pierwszy na biegunie, tylko nie można było tego powiedzieć no, ze względu właśnie na, na to, że miał niewłaściwy kolor skóry w tamtym czasie. Segregacja rasowa. Tak, nawet tak. na biegunie. Mm -hmm. No, więc on, on również spłodził syna, i ci synowie się przez wiele lat nie znali w ogóle. Dopiero potem, dopiero potem spotkali się już jako starsi mężczyźni i zostali też zaproszeni do, do Stanów Zjednoczonych, żeby. żeby, no, żeby Poznać tę swoją prawdziwą rodzinę. I rodzina Pirych nie była bardzo skora do poznania swojego krewnego, bo to jakby zaburzało ten obraz tego wspaniałego zdobywcy, który miał tę jedną żonę i dwójkę dzieci. I dwójkę, tak, mhm. dzieci. I, a, właśnie, a rodzina Hensona bardzo chętnie przyjęła tego, te, tego krewnego, więc to też, też pokazuje, jak, jak trudno było niektórym za, jakby zgodzić się na to, że, że jednak Pirir również miał życie seksualne na północy. Ale ty, skoro mówimy o Stanach Zjednoczonych, też piszesz o jeszcze jednej ważnej karcie z historii mieszkańców północnej Grlandii. To znaczy o tym, że oni zostali właściwie podstępem zwabieni. Do Ameryki i tam trochę pokazywanie jak w takim objazdowym kinie tak. na wystawach. No, żeby sobie zobaczyli mieszkańcy Nowego Jorku, jak wyglądają ci Inuici, Eskimosi, prawda? Ci ludzie żyjący na biegunie, ale to zakończyło się jakąś katastrofą. To jest historia o Miniku która zaczęła się właśnie pod koniec XIX wieku, bo musimy jeszcze pamiętać o tym, że Robert Peary, to był taki wspaniały polarnik, tutaj cudzysłów był duży, że on zabierał Inuitom bardzo dużo rzeczy, bo dawał im przedmioty codziennego użytku i uważał, że może to, co oni wytworzyli, czy to, co mają, mógł zabierać sobie. No więc zabrał im na przykład meteoryty, z których mhm. oni pozyskiwali żelazo do narzędzi i przywoził im jakieś noże i Narzędzia z, ze swojego kraju. No i te, te meteoryty zostały wyeksponowane w, w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej. Byłeś w tym muzeum? Widziałeś je? W Waszyngtonie? Czy w Nowym, w Nowym Jorku. Muzeum Historii Naturalnej. Bo ja strasznie chciałam to zobaczyć, oku, ale nie ja widziałem to w Londynie, natomiast tego Nowojorskiego chyba. Ale to dobrze, to jest jakby kolejna wskazówka przy okazji kolejnej wizyty trzeba pójść z migotem w ręku i poszukać. Tak. A to który tam naj... jest? Ten największy. Największy jest, jest ten Anihito i jest 34 tony? Tak. I to jest Aha. największy meteoryt wystawiany w, w muzeum na świecie. Więc to, to na pewno robi wrażenie. Drany, tak. Ja to tylko widziałam na jakiejś wizualizacji. No więc te, te meteoryty były zabrane, ale przy okazji jeszcze, bo to były takie badania antropologiczne, prowadzone y, no, bardzo y, na szeroką skalę, więc też y, przywiósł przy okazji przywożenia tych meteorytów, przywiózł sześcioro inuitów, właśnie mm -hmm. z, z tej północy. W celach takich, że, że takich, no, badawczych właśnie strasznie to brzmi. Ale chodziło o to, żeby na miejscu w Nowym Jorku z, z, no, z, opisać takiego człowieka, jak on żyje, jak on myśli, co on sobą reprezentuje. No, ten To jest Franz... tak, jak też przywożono mieszkańców Afryki, na przykład. Mm -hmm. ich pokazywano ich w różnych miejscach. Tak. I oni tak Przywieźli tych ludzi. O, oczywiście z żony wypuściły czy rodziny wypuściły tych, tych, tych ludzi, dlatego że Peery obiecał oczywiście, że w zamian za to będą jakieś bardzo wspaniałe gratyfikacje. No, że nic, nic, nic nie było później poza śmiercią tych ludzi, bo ci ludzie szybko poumierali, bo ani nie nadawali się do tego klimatu, ani nie no, no, to po prostu byli też trzymani najpierw w piwnicy tego muzeum, gdzie tam. Przychodziły tłumy Nowojorczyków ich oglądać. No to jest też oczywiście pewnie taka historia związana z podbojem Ameryki Południowej. Dlaczego hmm. wyginęły cywilizacje? Bo Hiszpanie przywieźli choroby z Europy, więc pewnie z kolei. Inuici przywiezieni do Stanów Zjednoczonych nie mieli pewności na wirusy, no choroby, które występowały w tej części świata. Tak, no i oni, ci dorośli zmarli i został jeden chłopiec, właśnie, który się nazywał Minik. I to jest, jest na jego temat napisanych kilka książek, bo rzeczywiście jest kilka osób, które rzeczywiście poświęciło swoje życie temu, żeby opisać tę historię, bo ona była naprawdę brutalna. I, i ten Minik został we, we, w Nowym Jorku, przygarnął go dyrektor tego, tegoż muzeum i on tam był ze swoim ojcem i ten ojciec został pochowany rzekomo właśnie w tradycyjny sposób, żeby ten chłopiec to widział, żeby, żeby jakoś to zamknięcie nastąpiło, no ale chłopiec jak dorósł, to okazało się, że jego ojciec, że kości jego ojca są wystawiane w, w gablocie muzealnej no i, i że jego mózg służy do badań studentom, więc to... Nie mógł tego zaakceptować i całą resztę życia spędził właśnie na tym, żeby, żeby te kości ojca odzyskać i żeby wrócić na Grenlandię. I po iluś latach mu się to udało. Czyli kolonializm wszędzie także na północy Grenlandii. Pewnie, pewnie. No to zawsze te, zawsze te małe społeczności i, 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 i rdzenni będą mieli najmniej do, do powiedzenia. No. Więc minika, życie nie było długie, było raczej y, taką serią y, smutnych wydarzeń, ale to w książce też jest to dokładnie opisane. Spotkałaś też ludzi, którzy wybrali północ Grenlandii jako lepsze miejsce do życia, albo takie, które dawało im więcej radości niż kontynentalne Dania? Nie, takich ludzi nie spotkałam. Bo jednak Gr północna Grenlandia, ona się wyludnia. I to mówił mhm. ten mój przyjaciel, on tam jeździ od chyba 13 lat y i za każdym razem jak przyjeżdża, to jest mniej ludzi. Więc to nie jest miejsce, w które będzie inwestowane, to, to raczej będzie to wszystko. W w odwrocie, to znaczy właśnie inwestycje w infrastrukturę, czy w dostępność tego miejsca, miejsca pracy, czy, czy cokolwiek. Więc yy, jedyną osobą, która jest absolutnie zafascynowana północną Grenlandią, jest właśnie mój przyjaciel z Polski. Czyli oni właściwie trwają we wszystkim i wszystkiemu tam. Chcą tam zostać, mimo że państwo im nie daje szansy, że katastrofa klimatyczna im nie daje szansy że warunki prawne im nie dają szansy, tak? Ha, z jednej strony tak, ale ja im dłużej mieszkam na północy i spotykam takich ludzi, tym się bardziej uczę tego, że yy... Tam jest tak ważne skąd się pochodzi, że ta ziemia, z której jesteś, że to jest, że to jest twój, twoja podstawa do, do, do życia, że nie masz, nie masz ochoty się nigdzie przenosić, że nawet jak jest trudno w tych miejscach, to i tak chcesz tam zostać. Tam jeden z bohaterów, taki młody chłopak, młodszy ode mnie, on mówi, że, że oni się stąd nie dadzą wyrzucić, że nawet jak im wyłączą prąd, to oni i tak będą tam dalej żyli. Ja się nie dziwię, jak oni by tak właśnie postępowali, bo, bo jednak mają takie umiejętności, których my nie mamy i nigdy nie będziemy mieć. To znaczy przeżycia w takiej dzikiej przyrodzie, bez no, prądu. No dobrze, teraz chwilę porozmawiajmy o Twoim przyjacielu, który nie chciał być obecny w książce, ale może, może być obecny w naszej rozmowie. To Polak? Tak. Okej, okay, myślałem, że to może ktoś z północy, a w Polsce ma żonę. Powiem, że ma, sama to powiedziałaś, co dla niego jest najbardziej fascynujące. To znaczy, co sprawia, że on wraca na północ Grenlandii, uczy się tego języka, który za kilkanaście lat może być językiem martwym. Jeżeli ci ludzie odejdą, jeżeli ta cywilizacja, tamtej jej część, wyginie, no to właściwie zostanie z tą wiedzą, ale z tym językiem, ale będzie depozytariuszem historii. Ludzi, których zabraknie. Co go tam gna? To jest w ogóle taka postać, którą gna. On jest, on, on zawsze coś planuje, zawsze gdzieś znowu chciałby się udać, ale zawsze jest to właśnie ta północ. I jak ja go pytałam, bo też tak zadawałam mu właśnie takie, takie pytania reporterskie, no dobrze, ale dlaczego, ale, ale, ale jaka jest twoja motywacja, jakie, jakie rzeczy? On tak mówi, Ilona, przecież ja po prostu lubię tu być, mi się tu podoba, chcę tu mieszkać. On chce na, na starość właśnie mieć jeden z, z tych domków w Sjora Paluk najlepiej, bo tam już, już, jest, już dalej jest się nie da. Końca. Tak, mhm. Już jest koniec końca. On chce mieć swoje psy i umie nimi powozić i, i coraz więcej się uczy. Robi te, te narzędzia sam przecież. To jest, on siedzi w Polsce, jak, jak akurat jest w Polsce i, i robi te, te narzędzia takie tradycyjne, którymi oni się posługują i potem jedzie tam na północ i pokazuje takim starym myśliwym te narzędzia. I, i myśliwi kiwają głową, że dobrze zrobił. Więc to jest tego typu człowiek, to jest po prostu człowiek z taką ogromną pasją do tego miejsca. On tam pojechał pierwszy raz, spotkał tego Pite, tego swojego y, przyjaciela y, i postanowił, że chce być tak, tacy jak oni. To jest, to jest taka właśnie, y, taka motywacja, że on, że, że wiesz, to chyba jest w ogóle bardzo cenna rzecz w życiu, że nagle jesteś w miejscu, w którym chcesz zostać. Albo który cię tak absolutnie fascynuje, że całą resztę swojego dorosłego życia dopasowujesz właśnie do tej pasji, którą masz. Więc, więc on tam być może będzie, no, czy jest jedynym, jedynym Polakiem, który tam bywa tak często i, i, i posługuje się tym językiem. Ale nawet jeżeli, jeżeli to miałoby wszystko gdzieś zaginąć, no to on. To on jakiś swój cel osiągnął, i, i, i być może na coś mu się to przyda. Kiedyś. No dobrze, a gdzie bije źródło jego fascynacji w ogóle tym miejscem, tymi ludźmi? Chyba w tej takiej prostocie tego życia, bo on uwielbia z tymi ludźmi przebywać właśnie w tym, że tam jest wszystko, że tam jest wszystko proste, że oni mają. To znaczy proste w tych takich relacjach międzyludzkich, że, że, jest, że jest zimno, bo on nie lubi, nie lubi ciepła, że, że właśnie można być samowystarczalnym, to też jest bardzo ważne, że jak się już posiądzie tę umiejętność zabijania zwierząt, to można rzeczywiście iść na jakąś długą wyprawę z psami i być tam przez miesiąc i. I zapewnić sobie pożywienie. O czym się myśli, kiedy się jest w takim miejscu, jak osada lub wieś na północy Grenlandii? To jest teraz pytanie do osoby, do reporterki, ale też po prostu do człowieka, który, który tam przebywa. Są takie sceny w Twojej książce, opisujesz to, że chodzisz na spacery w Kanak, mijasz. Truchło zdechłego psa, nieżyjącego psa, które bardziej wysy wysycha niż gnije, no bo też warunki klimatyczne są takie. Mijasz jakieś miejsca, w których mieszkają dalsi lub bliżsi twoi chwilowi znajomi. Mijasz te kutry, te łodzie. Patrzysz w oddali na księżyc, jest noc, jest ciemno. Dalej już nic nie ma, to jest w ogóle niesamowite, że ta mapa, którą tutaj. Na wyklejce w książce można zobaczyć. No ona dowodzi tego, że już dalej nic nie ma, czyli właściwie jesteś iloną na krańcu świata, I, i co się dzieje wtedy z głową? To, to zależy, jaki, jaki to jest dzień, ale były takie dni, w których czułam się najszczęśliwszą reporterką, która jest właśnie w tym miejscu, że ja mam możliwość tu być i tego doświadczać. Bo wydaje mi się to bardzo ważne, to, żeby o tych ludziach opowiadać. Z drugiej strony, kiedy spotykałam się z jakąś no, z brakiem absolutnie jakiegoś zainteresowania czy, czy sympatii ze strony ludzi, którzy właśnie tam jest ten, ten cały fragment o tym, że. Że, że jak my przyjeżdżamy, to znaczy my z zewnątrz, to zawsze sprowadzamy na nich kłopoty i, i nie chcemy, mhm. i że moż, moż, możemy zapłacić za, za rozmowę, prawda? To też takie była trudna, trudna rzecz w tym, w tym wszystkim. Ja miałam różne myśli. Miałam też takie myśli, kiedyś pamiętam, w Siorapaluk siedziałam przed domem, bo chyba z minus 20 stopni, ale to jest takie ciepłe minus 20, więc tam możesz posiedzieć trochę i... Co to znaczy ciepłe minus 20? Że nie wieje. Że może sobie w wkrótce posiedzieć. Że tak? odczuwalna nie jest minus 60, tak? Nie, tam nie było mhm. takiej, takiej bardzo odczuwalnej. Odczuwalna, chyba największa, była jakieś minus 35. No i, i pamiętam, że, że ja tam byłam też bardzo często sama. Też samotna, ale sama głównie. Więc kiedyś Kaduna poszedł z Pitą na, na, na polowanie na foki, na, lo, na lód, już było ciemno. Ja siedziałam przed tym naszym domkiem. Jak zaczęłam sobie nagrywać to, co. Widzę, co się dzieje i co myślę. I potem to odsłuchałam jakoś, nie wiem, parę miesięcy temu, i w ogóle to nie jest mój głos. Hmm. Ja mam tam różne myśli, bardzo, wiesz. To też ja nigdy nie, mm, nie miałam, nie, nie przebywałam tak długo w, w tak odludnym miejscu, bo tam. Jak mieszkałam na Spitsbergenie, który jest na tej samej szerokości geograficznej, północnej, co właśnie jest Siorapaluk, no to tam to było miasto pełne życia i różnych ludzi i, i, i tam cały czas coś się działo. A tutaj to zamknięcie i ta ciemność i ten chłód taki, bo tam naprawdę było strasznie zimno i też te obrazki, które się widziało w tym świetle czołówki, to, yy, no to, to nie zawsze mi to dobrze robiło. Ja też chciałam... Miałam wiele momentów, w których chciałam stamtąd wyjechać, ale helikopter nie przydatywał, więc nie mogłam i tak. Są wśród tekstów, które otwierają Twoją książkę, dwa cytaty. Pierwszy to jest z genlandsko duńskiej znajomej w prywatnej wiadomości, gdy opublikowałam na Facebooku zdjęcie z prośbą, żeby trzymać kciuki za mieszkańców Kanak, bo nie mają łatwo w roku 2020. I ona napisała do ciebie tak: prosili cię, byś opowiedziała ich historię, prosili, żebyś wypowiadała się w ich imieniu? Mówisz, że ta historia musi zostać usłyszana, ale jeśli ludzie tutaj rzeczywiście tego chcą, sami mogą ją opowiedzieć. No tak, Michał, bo to jest w ogóle klasyczne pytanie, czy my w ogóle mamy prawo się wypowiadać o, o innych kulturach? Jak Trochę kolonialna wypowiada? sytuacja. No jak, jak my w ogóle, wiesz, w, te, w tym. Właśnie w XXI wieku, jak my się y czy, czy ja mam prawo tam pojechać i napisać tę historię? Nie wiem tego, nie znam odpowiedzi. Ja się to starałam zrobić jak, z jak największym szacunkiem, jaki mogłam, ale nie wiem, czy ja nie sprowadzam tą książką na tych ludzi znowu jakiegoś nieszczęścia, bo, bo wiele razy słyszałam, że wszystko, co produkują przyjezdni, to jest właśnie, to tylko się dokłada do tego, że są coraz mniejsze limity na zwierzęta, bo przecież jest polowane na niedźwiedzie i na morsy i, i, i tak dalej. I, i to, to, co wtedy ta znajoma napisała, to było bardzo cenne, bo ja miałam jakiś taki dobry dzień, bo, bo to był, bo z kimś rozmawiałam i to napędzało dalej tę historię i świeciło słońce jeszcze takie już ostatnie przed tą nocą polarną. I rzeczywiście idiotka, zrobiłam sobie zdjęcie, tam stoję sobie taka. Ja, ja nigdy nie publikuję na Facebooku zdjęć siebie, takich, że robię sobie selfie, a wtedy nie, byłam sama i, i jakoś potrzebowałam chyba jakiegoś poklasku, yy, niesłusznie i zrobiłam sobie to zdjęcie i ona od razu to napisała w tym komentarzu, ale w ogóle dlaczego ty piszesz, że oni mają trudno? To niech oni, ci to, niech oni to powiedzą, że mają trudno, a nie ty przyjeżdżasz i masz, masz wiesz, swoją opinię. I to, to bardzo mi ustawiło w ogóle pisanie tej książki. Ja ją potem zapytałam i ja bardzo podziękowałam za to, jeszcze miałyśmy taką wymianę y, wiadomości. Y, i, I zapytałam, czy mogę użyć tej, tego jej komentarza do, jako motta do mojej książki, więc y, też chyba y, poczuła, że ja zrozumiałam, co powiedziała. Wspomniałaś o tym, że oni mieszkańcy Kanak y, albo Sierra Paluk y, mówią, że jak chcesz z nami porozmawiać i o nas usłyszeć, to zapłać. No i to jest taka, taki moment, kiedy ja się Zapłaciłaś? zaczęłam... Zapłaciłaś? Nie. To był taki moment, w którym ja się strasznie zaczęłam wstydzić. Bo już... Bo ja wiem, jak, jak bywa czasami, bo też mieszkałam na Spitzbergenie i wiem, jak przyjeżdżają dziennikarze czy filmowcy i oni naprawdę mają parę dni i potrzebują za, tych wywiadów i zawsze zwracają się do tych samych osób. Więc ja też wiem, że to się dzieje, ale... ale Moja motywacja też jest taka, że ja chcę napisać książkę i też na niej zarobię jakieś pieniądze, prawda? Oczywiście, że tak będzie. Tyle, że no, jakby etyka tego zawodu zabrania mi tego robić, a zwłaszcza zabrania mi tego robić w małej społeczności. Ja pamiętam, że wtedy zadzwoniłam do mojego męża, który też pisze książki i też zna małe społeczności, i on powiedział, że rozumie, że tak się dzieje, ale mówi, Ilona, zobacz, co się wydarzy, jeżeli ty byś w ogóle wpadła na pomysł, żeby komukolwiek zapłacić, to ty usłyszysz jeszcze 20 świetnych historii od innych. Będziesz, wiesz, pójdzie za chwilę informacja, że okej, okay, ona płaci za historię, to opowiedzcie jej coś tam. Opowiedzcie jej o wysiedleniu, bo i tak wszyscy chcą o tym wysiedleniu słyszeć. Ale że będą zmyślać, czy po prostu przyjdą i te, koloryzując te, będą wtedy, tak opowiadali by. rzeczy, które zrobią ci książkę, ale... Mm. Niewiele będzie miała wspólnego z prawdą. No właśnie, więc i tak ta książka jest jedna chyba z grubszych moich. I więc te historie się udało mi zgromadzić, mimo wszystko. Ale też to, to że to płacenie się tam pojawia w bardzo wielu rozmowach, to też bardzo wiele mnie nauczyło i w ogóle pokazało, jak, jak ci ludzie są traktowani przez, przez przyjezdnych. To jest... Tylko jedna osoba ci nie kazała płacić, ale za to ty płaciłaś jej papierosami. <laughs> tak, Lonnie. Ona zmarła w ogóle, już nie, latem zmarła, więc nawet nie mogę jej wysłać tej książki. Tak, to była, to była wspaniała, taka ekscentryczna postać z domu spokojnej starości. No i druga też chyba interesująca informacja, taki moment, że ktoś Tobą potrząsa. Podpisałaś to jako głosy w Kanak 2020. To też jest istotne, że byłaś tam w czasie pandemii, więc nie było żadnych turystów. Ci ludzie byli kompletnie, kompletnie sami ze sobą. Jesteśmy chyba najlepiej opisaną grupą Inuitów na świecie, więc nie dziw się, że mało kto chce z tobą rozmawiać. Gerd? Pewnie, że znaliśmy. Wszyscy go znali. Przyjacielem mówisz, ale co? Powiedział ci, że jesteście przyjaciółmi, czy sama to sobie wymyśliłaś? No też trudne, bo trochę podważające Twoją opinię na temat Waszej znajomości. Oczywiście oni mogą się bardzo mylić, ale łyżka dziegciu. Oczywiście. I, to, i te, te, te łyżki były bardzo też istotne dla pisania tej książki, żeby, żeby uważać na wszystko, co się pisze. Co się... Pisze, żeby na, uważać na każdy przymiotnik, którego tam używam. O ile w jest... ogóle jest potrzebny. <noise> no, o ile jest potrzebny, właśnie. Ale żeby, żeby starać się jak najmniej cokolwiek wartościować już na poziomie języka, żeby to się, żeby się jak najmniej pomylić, bo na pewno się pomyliłam szereg razy, ale, ale rzeczywiście, no, ja nie wiem, czy my się z Gertem przyjaźniliśmy. Wiem, że on przez rok od, z, od mojego wylotu z Umanak, tam gdzie mieszkał w, w domu dziecka, regularnie do mnie wysyłał wiadomości na, na messengerze. Ja, jak, jak, z jakiegoś, używając jakiegoś słownika duńsko-grenlandzkiego, starałam się też coś odpowiadać. On mi wysyłał zdjęcia. Mieliśmy kontakt. O, opublikowaliśmy w polityce y, w Tygodniku Polskim wspólny artykuł, gdzie był mój tekst, był, jego zdjęcia. On za te zdjęcia dostał pieniądze. Mieliśmy kontakt. On wysyłał mi dużo różnych, różnych rzeczy. Wysyłał mi również zdjęcia z kanak. I to były ostatnie zdjęcia, które mi wysłał, bo potem już, już zniknął. Więc czy byliśmy przyjaciółmi? Tego nie wiem. Być może to jest tylko wytwór mojego, mojego umysłu. Chcesz w to wierzyć. Tak. No dobrze, to teraz na zakończenie pytanie, co po migocie? Bo oczywiście po powiedziałeś, że jest to na pewno Twoja ostatnia książka z Grenlandii. Rozumiem, że do Parku Narodowego Grenlandii się nie dostaniesz, tak, żeby sobie go wzdłuż i wszerz przemierzyć niczym dawni polewnicy. Nie mam takiej potrzeby zupełnie. Przyglądać się, <gry> nawet gdybyś się miała. Ale powiedziałaś, że północ to jest jeszcze mnóstwo tematów. Na co się w tej chwili. Inaczej. Czemu się przyglądasz? Na co się orientujesz? Chciałem zapytać. Co cię gna albo do czego cię gna? Co ci się wydaje interesujące? I jeszcze, co myślę jest bardzo istotne, dla polskich czytelników mało znane i opisane. A myślę, że to. W... Ja mam dwie książki w głowie i, i one, one pewnie powstaną, ale jeszcze, jeszcze nie wiem, w jakiej kolejności one powstaną i, i wiesz, i jaka będzie co to będzie za historia, bo, bo mam taki zarys tylko tego w głowie. Ale mam czego? tych ludzi, z którymi chcę rozmawiać. Ale Te... jakich? No polarników i, 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 i północy. Generalnie północ, Arktyka, cały czas to samo. Hmm. Nie będę teraz więcej o tym mówić. Ale już ta... sobie nie wyobrażasz życia bez tej północy? Czasem sobie wyobrażam, na przykład na początku maja, jak tutaj już są zielone drzewa, a u nas dalej... Padają straszne ilości śniegu. Oj to sobie wtedy bardzo wyobrażam, ale potem jak już nadchodzi czerwiec, to już jest, już jest łatwiej. A tak ciągle tęsknię, wiesz, to jest, jest. Niby tam jestem od 13, znaczy niby, jestem tam od 13 lat, ale, ale, ale to jest taki połowiczny dom. W jakim sensie? Taki, że tu jest drugi. <laughs> że nie mogę, nie mogę zupełnie przestać tęsknić za Polską, a jak jestem w Polsce długo, to myślę o, o północy też ciepło, więc staram się mieć jakąś równowagę między tymi dwoma miejscami i no, jakoś stoję na dwóch nogach. Czyli trochę tak nigdzie u siebie. Trochę tak. Hmm. Ilona Wiśniewska z północy. I z południa Polski, z północy oczywiście, mam na myśli Norwegię i w tym przypadku krańce Grenlandii. Migot to jest nowa książka Ilony, która się ukazała właśnie, polecamy serdecznie. Można poznać lud Inu, Hu i G. Inuhuici, czyli Inuhuigitów, tak? Inuhuigitów, tak. Inuhuigitów, dobrze, żeby nie popełnić błędu. Bardzo Ci dziękuję. Proszę szukać Ilony. Na występach w Polsce i nie tylko. I czytać migot. To były, Dzięki. To były książki, magazyn do słuchania. E, nie znam języka Inuitów, ale wiemy, jak jest cześć. Takie na pożegnanie? Baj. Uh -huh. Baj. Bye. Bye. <laughs> książki, magazyn do słuchania.